Witam Was w naszym nowym, starym domu. To świetny dzień, żeby trochę popracować. Dzisiaj pokażę Wam parę rzeczy, które zrobiliśmy. Zapraszam! Jak pokazywałam Wam to poprzednio, to jeszcze były resztki tej konstrukcji, takiej drewnianej drzwi, tego naświetla. Norbert podczas mojej nieobecności to już usunął. Tak, wiecie, podkreślam tą moją nieobecność, no ale wiecie też tak naprawdę, jak się robi samemu, średnio fajnie. Nawet dla towarzystwa jest dobrze. No wiadomo, że wiele w noszeniu mu nie pomogę. Nie wiem, czy mówiłam Wam o tych schodach tutaj drewnianych, które prowadzą na poddasze. Już parę razy Wam je pokazywałam, ale wiecie co, no mi się one podobają. Może nie są jakieś nie wiadomo jakie, wiecie, ozdobne i tak dalej, ale ja po prostu myślę o tym, że wyszlifujemy to wszystko, fajnie, ale listkówką najlepiej. Potem się dobierze jakiś fajny kolor, takie robejcy, takiej no już stricte do podłóg. Nie wiem, czy to nie będzie trzeba po prostu jakimś lakierem do podłóg później jeszcze pomalować. Muszę sprawdzić sobie tą technologię dokładnie, bo to musi być mega mocne, żeby się nie wycierało. I one zostaną. Oczywiście barierka zostanie wymieniona, bo tak jak na dole, to taka będzie też tutaj, czyli w planie jest barierka taka stalowa. Są firmy, no mam nawet jedną taką fajną, u której już parę razy zamawiałam takie elementy jak gotowe tralki albo takie ozdobniki, gdzieś tam można było sobie dospawać po prostu do tych. I tak jest plan, że tutaj taka stalowa barierka będzie. No. Myślę, że będzie fajnie. Jeszcze nie wiemy, czym obijemy te plastiko. No i najłatwiej drewno. I chyba na tym się skończy, bo mi się to podoba. Że to jest takie też fajne w użytkowaniu dla dzieci. Nie, płótki w ogóle odpadają. Teraz jest modny mikrocement, ale nie wiem tak naprawdę, jak to się sprawdza w użytkowaniu, czy to się nie brudzi. A poza tym, no, jak któraś z jedna, druga albo trzecia robnie na tych schodach, mówiąc brzydko, no to raczej sobie zrobi kuku, a jak będą drewniane, to zawsze trochę. Kratka schodowa w cegle. No nie każdy to rozumie, ale ja jestem totalną miłośniczką cegły. Teraz jeszcze oczywiście nie wygląda, bo jest skuta niewyczyszczona, fugi są niewymienione, ale to będzie moje zadanie. I ten łuczek, no po prostu no tego, no nie da się, no. To musi być oryginalne. Takie rzeczy właśnie. Wiem, że nie każdy lubi cegłę, bo pamiętam, że kiedyś komuś pokazywałam mieszkanie cegłą, się pytał, czy to tak zostanie, czy może by to jeszcze ktoś zaklei, zatynkuje. No ale nie, to zupełnie nie. Ja cegłę kocham. We'll be right back.
Nie wymagało to wiele pracy, bo to była tylko jedna cegła. Bo wnęka była, drzwi kiedyś były. No ale zupełnie coś innego. I mój ulubiony punkt programu. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, zachęcam do komentowania, polubienia. Jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie mój program. No i do zobaczenia. Pa!